Siemaneczko, hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Dzień dobry, wieczór, witam was kochani w kolejnym odcinku, w kolejnym spotkaniu. Jakby można by też nazwać kolejnym let's playu, słuchajcie, ponieważ jest to nasze następne spotkanie. Może nie tak jak być to powinno, bo powinniśmy się spotkać już tydzień temu, a no niestety... Sytuacja wyszła jak wyszła, że nie było tego odcinka, bo ja być chory, ja być grypa. Czyli po prostu byłem przeziębiony i powiem wam, że nie byłem w stanie dla was na tamten moment nagrać odcinka. Ja też nie będę ukrywać, że na ten moment też nie czuję się w 100% zdrowy, bo gdzieś mnie to gardełko jeszcze pobolewa, gdzieś ten kaszelek się pojawia, więc jeżeli będę kaszlał, to... Postaram się to mutować, postaram się to jakoś, ale może być tak, że to będzie po prostu tak o i nie zapanuję nad tym. Więc za to będę dzisiaj po prostu was za to przepraszam, jeśli zdarzy się taka sytuacja, że po prostu będę robić i po prostu będzie dyntka. Słuchajcie, ja was witam bardzo serdecznie na moim kanale, oczywiście tu Areczek przed wami, witam wszystkich. Jeśli oglądacie to w dniu publikacji, czyli witam was we wtorek, godzina 17 dla wspierających. No zdecydowanie szybciej, bo dla wspierających o drugiego stopnia odcinki na moim kanale są szybciej niż po prostu filmy na kanale. Taki smaczek dla nich, wiecie, za to, że płacą tam drobnego pieniążka, to po prostu dostaną materiał szybciej. To taki bonus dla nich, ode mnie, dla tych wspieraków, słuchajcie, ja się mega cieszę, mega się jara, w ogóle jestem tak zajarany. Tak jak mówię, no ja nie dość, że był urlop. Chwilę wróciłem na kanał, znowu była przerwa, bo ja być chory, ja mieć grypa. No po prostu choroba mnie dopadła. No i co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Uwierzcie mi, że i tak jest lepiej, bo jak się zaczęła ta choroba, ani nic powiedzieć, ani cokolwiek, po prostu masakra. Czwartek, piątek, tydzień temu, to po prostu moje gardło robiło kaput i w ogóle nie było opcji, żebym mógł coś powiedzieć, nie? To były takie dwa dni, kiedy mój głos po prostu zniknął. Zniknął, słuchajcie, na moment ten mój głos, no ale na całe szczęście, no, jest już lepiej. No tak jak mówię, no ten kaszelek się pojawia, ale słuchajcie, mam ze sobą dzisiaj herbatkę, która już jest troszkę pewnie zimna. Herbatkę, słuchajcie, z pomarańczką, z cytrynką, o. Nie mam jak wam tego tak pokazać. O, zobaczcie. Pomarańczka, cytrynka, więc normalnie taka jesienna herbatka. O Jezus, pyszna jest. Chodź za oknami, słuchajcie, lato. Lato to w tym tygodniu, słuchajcie, u mnie jest 24 stopnie, słoneczko świeci, jest fajnie, błogo i przyjemnie. W zeszłym tygodniu była jesień, teraz mamy lato, słuchajcie, więc no ta pogoda zmienia się strasznie, strasznie szybko. Ale my nie o pogodzie, my o tym, że dzisiaj kolejny odcinek z House Flipper 2. Powiem wam szczerze, że ja mam jakiś sentyment do House Flipper 2, naprawdę aż po prostu jak sobie myślę, że dzisiaj wejdę, że sobie odpalę House Flipper 2, że sobie pogramy i tak dalej, to jest po prostu coś cudownego dla mnie, to jest po prostu, o, mówię, Boże, jak dobrze, jak miło, jak przyjemnie, że znowu się z wami spotkam, znowu sobie pogadamy, znowu coś pobudujemy, znowu będziemy sobie działać, słuchajcie, ja po prostu lubię, ja po prostu uwielbiam z wami się spotykać właśnie z House Flipper 2, jest to dla mnie czysta przyjemność. Zanim przejdziemy do gry, ja sobie elegancko siedzę na fotelu, zobaczcie, mam nóżki, normalnie buciki, nóżki, jestem gotowy do pracy, jestem ready, siedzę sobie przed moim biurkiem, jestem w moim biurze, więc sobie siedzę elegancko, odpalam za chwilkę laptopa, no i lecimy ze zleceniami. Dzisiaj mój plan jest taki, że podejmiemy sobie zleconko, które ostatnio zaczęliśmy i się właśnie zastanawiam, czy dzisiaj może byśmy nie kupili jakiegoś domku na próbę? Bo jakby idziemy z tymi zleceniami łeb w łeb, ale tak sobie myślę, że jak skończymy to zlecenie, które mam do zrobienia, to właśnie może kupimy jakiś domek, wyremontujemy, sprzedamy. Co wy na to? Ja na to, jak na lato. No. Słuchajcie, jak widzicie, z tyłu tam się świeci jeszcze lampka, która jeszcze będzie z nami,
ale od października prawdopodobnie zmienimy sobie jakąś inną lampkę, już mam nawet ją kupioną. No tylko czeka na swój unboxing na moim kanale, więc słuchajcie, no zmienimy tą lampkę, bo ona jest taka bim bam bom. Ona raz działa, raz nie działa, naładowałem ją, miała działać nie wiadomo ile godzin, działa mniej. Nie wiem, firma krzak i dlatego działa to jak działa, słuchajcie. To co, bierzemy się do pracy? Jesteście ready? Czy wy jesteście gotowi na półtorej godziny? Mam nadzieję, że dobrej zabawy i spędzenia ze mną troszkę czasu. Jeśli tak, to super. Mam nadzieję, że mimo wszystko u was w szkole no nie jest tak ciężko, jakoś dajecie radę. I że znajdziecie troszkę czasu, żeby ze mną ten czas spędzić. Ja, nie przedłużając, biorę się za zadanie. Czy ja mogę tak laptopa odpalić, czy ja muszę wysiąść? Muszę wysiąść z tego fotela. Dosuniemy go sobie, tak jak być on powinien. O! Odpalamy. Czekajcie, gdzie to było? W Catfish? Nie, to było w tym lesie chyba, nie? O! Generalne sprzątanie po zalaniu. Słuchajcie, normalnie... No jesteśmy w temacie, bo jak dobrze wiecie, no niestety na południu Polski źle się dzieje aktualnie. Też są zalania, też są no straszne, złe sytuacje. No jest grubo. Dzieje się grubo, jest grubo i widzicie w House Leaper 2 po prostu zrobiło się tematycznie dzisiaj. No i dzisiaj dokończymy parter, który mamy do zrobienia. Ja sobie pozwolę przeczytać to zlecenie, to zadanie jeszcze raz, bo nie będę ukrywać, ale za niewiele pamiętam. Bo tak jak mówię, ostatnio widzieliśmy się 2 tygodnie temu. O! Szanowny panie Pirsej, mój dom został podtopiony. Calutki parter jest zrujnowany. Ktoś koniecznie musi się pozbyć zniszczonych mebli i w ogóle wszystko wyczyścić. Nie mam pojęcia, jak w ogóle mogło do tego dojść. Firma projektująca dom zapewniała mnie, że działka została sprawdzona przez specjalistów od środowiska. Byłem przekonany, że to znaczy, że jesteśmy bezpieczni od podobnych katastrof. Mam szczerą nadzieję, że parter uda się uratować i będzie wyglądać tak, jakby nigdy nic się tam nie stało. No i że już nigdy nie będę musiał prosić o tego rodzaju pomoc. Serdecznie pozdrawiam, Leon Ortiz. Panie Leonie, doskonale pana rozumiem, bierzemy się do roboty, ale zobaczcie, to jest tak straszne, że to jest sytuacja, na którą totalnie nie mamy wpływu. Totalnie jest od nas ona niezależna. To jest straszne. Niestety te klęski żywiołowe, właśnie powodzie, zalania, no to są rzeczy, na których no, my nie mamy wpływu. Jakby tam rura pękła i tak dalej. Ale to, co się dzieje teraz w Polsce na południu, to jest dla mnie szok, szok i szok. To jest przerażenie w moich oczach. I jak sobie oglądałam filmiki gdzieś tam na TikToku, czy gdzieś tam się wyświetlało, zrobiło mi się tak przykro. Nie wyobrażam sobie tego, żeby to się miało dziać tutaj, a to się dzieje w Polsce. Tylko, że na południu, nie na północy. Na szczęście tutaj na północy jest ok. Chociaż muszę wam powiedzieć, że dzieje się nad morzem. Bo jestem świeżo po przyjeździe nad morzem, pojechałam sobie na piękny zachód słońca. Widać, że woda zabrała trochę plaży. Widać, że morze zrobiło się agresywne. Dzieje się. No ale no, mi do morza trochę daleko, więc chyba zalanie od morza mnie nie czeka, słuchajcie. No ale spójrzmy jeszcze na fotki i lecimy, słuchajcie, robić dalej. Co nieco, żeśmy tam porobili. Właśnie chcę sobie przypomnieć. Ja pamiętam, że my chyba w ostatnim odcinku zrobiliśmy chyba parter, ale słuchajcie, sprawdźmy to. Mam też takie kontynuuj, więc kontynuujmy zlecenie i zobaczmy, cóż my żeśmy tam ostatnio poczynili, słuchajcie, w tym lesie. O, my żeśmy sobie tutaj chyba skończyli, nie? Elegancko żeśmy sobie siedzieli na ławeczce, pięknym, w ogóle dom jest taki industrialny, taki mega nowoczesny, fajny. Lubię takie domki, szczerze mówiąc. O, pamiętam, że tu mieliśmy problem, nie? Żeby znaleźć to ukryte cosiek. Ale w końcu ja chyba sobie ten temat odpuściłem, nie? Chyba już nie szukałam ostatecznie tego, co nam tu za śmieciuszka brakuje, bo nie mogłem go znaleźć. Jedynie, że zaraz go znajdę, o dziwo. Ale wydaje mi się, że chyba nie. No właśnie, dobrze pamiętam, że my dużeśmy zrobili. Jednak mi pamięć, słuchajcie, no nie myli. Jednak mnie pamięć, słuchajcie, nie myli. No dobra. Idziemy w takim razie do środka. Niech ja sobie to przypomnę. Jak my żeśmy to ostatnio robili, teraz tak.
Tu mamy elegancko. O Jezu, jaki sypialnios. No mega ładnie tu wygląda ta sypialnia, wam powiem. No, no, no. Sam bym chciał taką elegancko ładną sypialnię, słuchajcie. No naprawdę jest ładnie. Ewentualnie, co mógłbym jeszcze dać? To byśmy mogli, słuchajcie, duplikować. Damy światełeczko tu. Światełeczko tu. I teraz połączenie przewodów. No właśnie, usuń. O. Cyk, cyk. I cyk. I to na tej samej zasadzie zrobimy. Usuń. Cyk. I cyk. Nie da się tak? A czemu? Nie, jest okej. No, G. O, o to mi chodziło. A tu jest na górne światło. No i pięknie. Dobra. Ten pokoik jest. Zaraz zobaczymy ten naprzeciwko. Jezu, też jest śliczny. Boże, w takim leśnym klimacie. Mega fajnie. Ej. Podoba mi się. Ja bym tu siedział. O. Super. Chill. Chill po prostu. Ładnie. I ładnie. Herbatka jesienna. Za oknem takie krople deszczu, które uderzają, słuchajcie, o parkiet tam. Tak, tak, o, pięknie by to było. Dobra, spójrzmy, co my tu zrobiliśmy. Chyba garderobę. No dobra. Tu jest ok. No to jest lampeczka przy biurku, no to spoko, dobra. Oho. I my chyba, no właśnie. Chyba do tego momentu, żeśmy dotarli, a tu... Wiecie co? Zróbmy tą łazienkę w pierwszej kolejności, tak sobie myślę. Tak sobie myślę, zróbmy pierw łazienkę w pierwszej kolejności. Zamknijmy drzwi, że... No i sprzedajmy, co mamy sprzedać. Nic? Szarej taśmy? Szczoteczki? No dobra. Wszystko, co leży na ziemi. Chociaż nie wiem, czy... Papier toaletowy powinien wyrzucać, to już to się przyda. Dobra, sprzątnij tu, bo o, Zara lepiej. Jesus, to co tu srogo zalało, słuchajcie. No i niestety tak wygląda po zalaniu, no jakby Armagedon przeszedł, jakby Armagedon po prostu przeszedł, nie? Naprawdę mega im tam współczuję. Ci, co tam mają właśnie te sytuacje na południu Polski, bo nikomu, naprawdę nikomu, nawet wrogowi nie życzę takiej sytuacji, nie? O, jeszcze tu. Hop. No w sumie logicznie, nie? Że bo tu się wywróciło. Okej, no i już to wygląda lepiej. Już to wygląda lepiej. O, kibelek może mi siusiać? Arek chciałby siusiać, no. Nie, no dobra, zamknijmy klopa. I kupić mamy. Okej, nowy dozownik na wydełku. Ależ proszę cię bardzo. O. Pyk. Nowy dozowniczek jest. Szczotka do toalet. Czarną sobie życzycie. Ależ proszę bardzo. Czarna szczota. O, postawmy ją prosto. I kosz na śmieci. Tutaj w rogu. I wsio, a papier toaletowy. A gdzie tam? O Jesus. Nie, nie, nie. Czekajcie. Kupił mi ten papier. Wnętrze. A czekajcie. Nie muszę w sumie filtrować, bo tu było... łazienkowe. O, o, o. Proszę bardzo. No co, jak będzie ta robić dwójeczkę, to wam się przyda, no. Chociaż jeden wam kupia. O. To wam się przyda taki papier toaletowy. Jakbyście chcieli zrobić, no. Wiadomo, no. No, czasami trzeba kubkę zrobić. No, nawet kobiety robią, no. Ja pamiętam, że kiedyś się mówiła, to kobiety... Kobiety robią kubkę? Tak, słuchajcie. Tak jest. Dobra. Łazienka zrobiona. Poszło szybko, zgrabnie i na temat. Okej. O Jesus, ale to wygląda okropnie. Dobra, zacznijmy może od śmieciów. A nie, to mam sprzedać. Okej. Butelki do sprzedania. Słuchajcie, to co możemy sprzedać, to sprzedajmy. Czy wszystko to, co na ziemi. Tego, co tu nie widziałam, słuchajcie. O Jezus! Krzesło poobijane, masz łakra. Wszystko, stoły, nie stoły, biur, o jest. Toś to siok. No i trochę kasy nam wróci. Widzicie, po prawej stronie tam kasiura nam rośnie. A to się zawsze przyda. Coś jeszcze mam sprzedać, ale co?
No to nie wiem, o co chodzi. No ale dobra, czekajcie, sprzątnijmy te śmieci, bo ja nie mogę na to patrzeć. Czy możemy światło włączyć? O, no i teraz to ja tu coś widzę. O Jezu, jak przylagowało nawet. Trochu. Teraz to ja tu cokolwiek widzę. No, teraz możemy czyścić. Toż tu mopa się do tego bierze, nie tam Rincuo ma na kolanach, no. Do czego? Chociaż wiecie co, powiem wam tak szczerze, żeby tak porządnie, naprawdę porządnie wymyć, to faktycznie na kolanach, powiem wam szczerze, że mi się też ostatnio zdarzyło czyścić po prostu podłogę na kolanach, bo naprawdę stwierdziłem, że kurde, chcę wam to zrobić raz na jakiś czas, znaczy przeważnie raz na kwartał robię, czyli jak wiosna, lato, jesień, zima, biorę i na kolanach po prostu myję podłogę u siebie tutaj w mieszkaniu. Widać różnicę, że się dokładnie bardziej zmyje tą podłogę, nie? Mimo wszystko. No ale żeby u kogoś? No ale słuchajcie, no ja jestem porządna firma. Ja porządne zadania robię, no. No. Tu by się w ogóle takie, wiecie co, by się przydało takie wiaderko. Postawione wiaderko i normalnie łupu cupu, nie? No bo ja tak robię, słuchajcie. Jezu, powiem wam, że mam dość tego kaszlu, naprawdę. Męczę się z tym kaszlem, no z kaszlem może mniej, ale w ogóle z tym przeziębieniem już łopanie złoty. Bardzo długi czas, powiem wam, że mam totalnie już tego dosyć, nie? Toż ileż można chorować, nie? No ileż można. No jak pięknie, Jezu, kafelki jak będę umyte, wypucowane, tutaj wszystkie fronty, nie fronty, łopcie panie, oni tak dawno czysto tu nie mieli. Oj, nawet tu tkurze czemu się przydało, widzę, że tu szkło się nawet porozbijało. Pięknie. Tutaj też, przy lodóweczce. O, tu jeszcze. Oj, nie chcę zakończyć, no gdzie no, to już, ja jestem porządna firma, ja tu porządnie wszystko zrobię. O, widzi ta na kolanach będę mył, o. Szukaj, jakąś plankę znalazłem. No szyby to się domyślam, że będą do umycia okna, tu jeszcze. Psik. I pucu pucu, no pięknie. Dobra, wstań z tych kolan. Umyj okno, czyli każdy będzie myć, no dobra. No ku, patrzcie jaka różnica w ogóle. Pięknie, lecimy dalej. Cyk. Drugie okno. Powiem wam szczerze, że nie chciałbym mieć takich okien u siebie, nie? Ile czego. Ja mam problem czasami u mnie umyć okna, wiecie, balkonowe, te tutaj za mną. A co dopiero umyć takie dupne wielkie okna, nie? No gdzie tam? No ja was proszę. Toż to tyle roboty, a roboty to się tak wydaje w grze, wiecie. Tu macie ściągaczkę, cyk, cyk, myk, myk, ale to jest robota, roboty. Nie lubię mieć okien. Znaczy, mi się wydaje, że każdy nie lubi mieć okien. To jest takie mało, znaczy satysfakcjonujące to na pewno jest, ale wiecie, mało takie przyjemne mam wrażenie. Dobra, i jeszcze ta animacja, jak to tak się błyszczy fajnie. Kurde, super to zrobili. I w ogóle z tą możliwością siedzenia, to jest w ogóle hit. Mi się tak to, ta opcja mi się podoba, że normalnie można usiąść przy jakiejśkolwiek tam kanapie, fotelu i tak dalej. Mega fajnie to jest zrobione. No kurde, powiem wam, że House Flipper 2 zaskakuje bardzo dobrze. O! Wszystkie okna łomyte. Pięknie. Teraz jeszcze odkurzaczek. Wciągniemy tutaj te paprochy, czy co to tutaj tu leży. Dobra, idziemy po to szkiełko. A tu jest ten śmieciuszek, co mamy wyrzucić pewnie. Znaczy, sprzedać, przepraszam. Mhm. I szkło. Chociaż nie wiem, czy szkło powinno się wciągać odkurzaczem, to tak. I zależy, czy ten. Nawet jeśli, no to szkoda w sumie odkurzacza, bo gdzieś tam może się poharatać to wszystko tam w środku w tym odkurzaczu, no ale. Okej. Okay. Okej, okay, mamy to zrobione pięknie. Czy macie coś w lodówce? O jest lodówka jaka puszcza ta lodówka. Ale pięknie jest to wnętrze. Boże, pięknie mają to mieszkanie urządzone.
Czy tu też jest jakiś Armagedon? Chyba nie, nie? My zresztą chyba patrzyli już na górze, że właśnie na górze jest ładnie. Czy mamy tu wyjście w ogóle? Jest. A może tu jest jakiś śmieciuszek w sumie? Nie. Spójrzmy na to z góry. To mnie zastanawia, to jest jakiś jeden śmieciuch do wyrzucenia. I piorun wie, jaki to jest. I skąd? Ha! Nie wiem. I po prostu zrobimy to zadanie bez tego jednego śmieciucha, bo nie wiem. Myślałam, że coś może tu na tarasie, ale tu jest czysto, pięknie, ładnie. Naprawdę mieszkanko jest super zrobione. Naprawdę, no, podoba mi się. Oj! Dobra, żeby nie było, że ja tu oglądam. Kupujemy, słuchajcie, idziemy kupować. O Jezus! Co to jest? Stolika? Wiesz, że taka wanna tu jest postawiona. Okej. Kanapa taka dupniutka nawet. Czekajcie, no właśnie, bo postawmy może pierw telewizor, bo mi się wydaje, żebyśmy mogli tutaj dać taki telewizorek. O, tylko teraz tak. Ha, no właśnie. Chyba nie do końca, bo ja sobie na przykład wyobrażam to, gdyby to było moje mieszkanko, że jak mam tutaj tak zwany blat roboczy tu i tu, to że tu będzie taki stolik do jedzonka, a tu byśmy zrobili takie miejsce właśnie do chillery. Coś takiego, o. Flipperka, nie, dajmy program kulinarny, niech się uczą. O Jezus Maria, a czemu to tak się wyświetla? Oglądaliśmy chyba ostatnio, nie? Kto nie widział, to zapraszam do poprzedniego odcinka. No właśnie, i tu będzie stół potrzebny, taki dupniutki. Więc taki właśnie stół damy sobie tu. O! Zastanawiam się, w sumie tak może nawet stać. Tak w miarę po środku chciałbym, żeby to było. Chociaż chciałbym, żeby to też było z widokiem tam fajnym. Może tak? Wstawmy krzesełka. Też nie wiem, czy mi te krzesła tu szczerze mówiąc teraz pasują. O. O. Pięknie. I teraz tu. Cyk. I cyk. Oj, to tak troszkę przesadziłem, czekajcie. Przestawimy to tak bardziej, o. O właśnie, tak kurde, żeby to miało ręce i nogi, tak żeby każdemu było wygodnie, jak ktoś chce tu siądzie. No, ładnie to wygląda. No właśnie tak sobie o tym krzesłu myślałam, że kurde, tu by się takie krzesło przydało barowe. Cyk. 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 I cyk. No tak w miarę. Tu bym chyba ta zdeczka jeszcze przesunął. O, G. Ej, zaczyna to wyglądać. No oczywiście kanapę sobie damy tak. Gdzie się drzwi otwiera? Tutaj, no to dobrze. Czekajcie, no właśnie, bo nie mają problem, będą mieli problem, żeby tu się dostać. O. Pięknie. No widzowie. Czekajcie, tylko w takim razie telewizor trochę przestawimy. O. Tu mamy stolik kawowy. Proszę bardzo. Podoba mi się. I taka duża przestrzeń. Mega fajnie, że to jest takie, wiecie, takie... Tak na wprost się wychodzi, słuchajcie, do ogródka. Mamy kwietnik piękny. To chyba coś pod ten klimat tutaj. Sobie tutaj taki kwietniczek damy. Do tego kupimy doniczki. A, 5 i tu, okej, czekajcie. Raz, 2, 3, 4. No i dajmy tu na środku kwiatuszka, o. O Jezus, tu palma ma być, to chyba w takie, no właśnie chciałem mówić, że chyba tu jakiś taki większy będzie. Dobra, dajmy tu w rogu i tutaj w rogu. O. Chociaż. O. I teraz jedną palmę damy tu. Proszę bardzo. A drugą palmę damy tu. Jezu, jak pięknie! Boże, widzowie, podobuje mi się to. Dobra, storczyka takiego dupniętego damy tu. Czekajcie, tu jest jakiś mały... Nie, bo są same storczyki. Okej, pomarańczowy storczyk damy tu. Jezu, jak on jest duży, naprawdę. O kurde. No dobra.
To teraz po kolei polecimy. Cyk. 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 I fioletowy storczyk, taki klasyczny. O. Wow. Ej, ładnie to wygląda. Chociaż ten storczyk tak po środku mi tu teraz nie siedzi. Ewentualnie. Tutaj byśmy dali storczyka? Tak tu w rogu też spoko wygląda. Wszystko już? No ja bym tu coś jeszcze dał na środku, słuchajcie, czekajcie. Cóż byśmy mogli tu dać? Ja bym dał też taką doniczkę, taką mini doniczkę jakąś. O, taki coś. Kaszłotka. O Jezu, taki jesienny wajbik byśmy zrobili tutaj. Na środku. Jakiegoś kwiatuszka. Nie, jest na środku areczku. O. O. Kwiatki niewielkie. I takie małego krokuska. O. Chociaż może w innym kolorze. A może w ogóle coś takiego byśmy dali? Petunia. Petunia jest duże, straszne. Białe frotki. W sumie wygląda spoko to. Podoba mi się to tu. I tu taki blat roboczy. Czekajcie, zlew mają, kawę mają. Oni tu ogólnie nie mają żadnych rzeczów, nie? No właśnie. Znaczy, wiecie co? Tu bym widział, chociaż. A to? A że to do doniczki, okej. W ogóle dywan bym tu widział. Szczerze mówiąc, słuchajcie, zaraz zobaczymy. Dekoracje podłogowe. O właśnie, jakiś taki fikuśny. Chociaż ten też nie jest zły. O! Takie coś bym tu widział. Tak, żeby coś tutaj dać na środku, tak, żeby nie było tu zbyt nudno. O kurde, idealnie pasuje! Bratek, dobra, tu jest ładnie, tu też jest ładnie, tu można byłoby. Są gazeta? Gazeta. Nie ma gazety. No dobra, pokażcie mi akcesoria. Może biurowe, może ala jakiś zeszyt właśnie. Takiej, że to niby jest. O! Ja wiem! Książka! Książka. O! Pięknie! No właśnie, zmień pozycję. Kocnijmy sobie. Czekajcie. Wydobczyjmy to tu. O! No właśnie tak bym to tu widział. O, żeby tu tak za nudno nie było. O, i druga książka. Obok siebie. Okej. I jakieś takie małe książeczki. Czy to będzie mała książeczka? O. Pyk. Pyk. Nie, taką mamy. A weźmy z końca jakoś. O, nie, to widzieliśmy. I takie trzy książki tutaj. Może jakąś plejkę, co? Mamy budżet w zasadzie. O, przenośna konsola. Nie no, o tak bym ją postawił. O, w ogóle tu bym ją dał. O. Proszę bardzo. Zara lepiej, co nie? Zara tak jakoś tak rodzinni. O, wiecie co? Ja bym tu jeszcze dał taką filiżankę. Kuchenne mogą być. Może. Cóż by tu dał na środku? Mam jakiś kosz z owocami. Chyba nie ma nic takiego. Owoce są, ale to jest osobno. No właśnie, tak. No to widział bardziej, żeby to było ze sobą. Tak. Najprościej, żeby to było zrobione. Ale dobra, możemy dać jeszcze książkę, myślę. Książka. Nie taką. Znaczy, dałbym jakąś taką większą. Może coś takiego. O właśnie, tylko dałbym ją o tak. Dajmy świeca. O.
Świerk. Poważnie? O mamo. O mamo. Normalnie świerka można postawić. Syp na śmieci. A to musi być przy ścianie? Okej. Kosz na śmieci. No właśnie coś takiego sobie chciałam tutaj dać. W takim... Może w takim kolorze właśnie? O, tak... Inaczej niż wszędzie, nie? No bo jakby mam wrażenie, że w wielu polskich domach ten śmietnik jest po prostu pod zlewem. A tutaj zróbmy sobie tak, o. Tu chciałam dać świeczkę. Możemy dać taką w sumie, co? I dajmy taką, o. O, dobra. G. Podoba mi się teraz. Tu się coś dzieje. Tu bym kwiatka też dał, słuchajcie. No, patrzę cały czas na budżet. Budżet mamy dość taki, wiecie, w porządku, więc możemy wykorzystać to, że nasz budżet dalej się mieści w tym wszystkim. Możemy dać sobie... Ha, co byśmy mogli dać? Taką doniczkę. O Jezu, strasznie duża. Albo coś takiego. Ona już jest mniejsza. Ojej. No dobra, mini doniczki, słuchajcie, sobie zaznaczmy. O, i tu bym sobie dał jednego kwiatka. A ten będzie mniejszy czy większy? O, ten będzie jeszcze mniejszy, ojej. No dobra. Tylko teraz kopiuj styl. Nie, tu. Wróć. O, tak jest. Hop. O, tak bym to zrobił. Rośliny ozdobne, niewielkie. Teraz tu mam dał różnorakie bratki, proszę bardzo. O, a w tym drugim dał gałązka mięty. Okej. O, a w drugiej dałbym coś takiego, tylko że zieloną. O! I spoczko. Nie jest tak pusto, mam wrażenie. A mamy telefon? Telefon domowy? Mamy! Niech będzie. Niech będzie, śmiesznie będzie. No dobra, to mamy ogarnięte. Jezu, ładnie to wygląda. No przyznajcie sami, podoba mi się tu, dobra. Zgasiłem światełko. I chyba jeszcze nam na zewnątrz zostało pójść. O, i tu coś mamy kupić. W takim bądź razie sklep, zadania, o. Kanapa i dwa fotele i stoliczek. No dobra. Co ja może z tej strony właśnie? O. Jezu, tak śniadanka by tu jadł z rana. O Jezu, pięknie. A zazdroszczę tym ludziom, naprawdę. Chciałbym kiedyś dożyć takich czasów, żeby można było normalnie sobie usiąść przy kawce ze znajomymi, z przyjaciółmi. Coś pięknego. No właśnie się zastanawiam, gdzie tu jest światło. Aha! Ja bym to światło wtedy przeniósł, bo psy. A mogę to przenieść na zewnątrz na przykład? Więcej racji by to by miało pod tak, o. Tutaj gdzieś pod tym domkiem na dole. Chociaż może nie na dole. No ale gdzieś na przykład tu dajmy, no. O. Super. Tu bym im coś jeszcze dał. Ale co? Mamy coś, co można byłoby im tu dać na zewnątrz? Jakieś hobby? O, a może coś do ćwiczeń właśnie. Coś do ćwiczeń. Ale co? Orbitek? Taką bieżnię? Ale czarną. O. Ej, spoko to wygląda. Proszę bardzo, dwa razy. Możecie śmiało biegać. I dajmy też deskorolkę. Gdzieś tu w rogu postawmy. O. I piłkę możemy dać do siatkówki. A proszę cię bardzo. No i proszę, jak ślicznie.
Jestem zadowolony, słuchajcie, no po prostu jestem zadowolony, jak to wszystko pięknie wyszło, no, no brawo ja, no, no, no brawa dla brawa dla mnie, słuchajcie. Słuchajcie, to co chcieli, to mamy zrobione, wygląda naprawdę cudnie, no. Powiem wam, chciałbym kiedyś się dorobić takiego czegoś, nie? Że można było rano wstać i zjeść śniadanko na świeżym powietrzu. Coś pięknego. Tak sobie właśnie teraz ubzdurałem, że chyba im by się przydało. Magnesiki na lodówkę. To będzie tak, taka odznaka, że ja tu byłem. But. Dobra widzowie, to co? Chyba kończymy ten pokoik, to zleconko. Mamy zrobione wszystko, dodane od siebie książeczki, coś do grania, kwiatuszki, no wszystko wygląda pięknie, naprawdę. Gdybym mógł, zamieszkałbym tutaj, totalnie. A coś z tym z jednym śmieciuszkiem, to ja do dzisiaj nie wiem, słuchajcie. Ja chyba sobie odpuszczę, chociaż pozwolę sobie przejść jeszcze tutaj po całym tutaj miejscu. Bo normalnie nie daje mi to po prostu spokoju, nie? No nie da mi to spokoju, jak nie znajdę tego śmieciuszka. Ogólnie tak z góry było widać, że o, tu jest śmieciuszek. No ale to jest kwiatuszek, a nie śmieciuszek. Więc no naprawdę nie wiem, co tu autor miał na myśli. Totalnie. Zobaczcie, skanuję cały czas. Sprawdzam. I nic. No totalnie nic tu nie ma. Nie wiem, może to jest jakiś bug gry. Może coś tu się zdupczyło. Może coś nie zabanglało. No ale po prostu nie zaliczę tego do końca. No i tyle, no. No chyba tego nie mam wyrzucać, nie? No. Bym się trochę zdziwił, jakby kazali wyrzucić. Tu mamy coś, ale tutaj nic z tym nie zrobimy. No gdzie jest ten jeden badyl, no? Piorun wie właśnie, czy to jest badyl, czy to jest... A zobaczcie, mi się to nawet jakoś zbytnio nie podświetla. Chodzę, skanuję, tu i ówdzie. Tu i ówdzie patrzę, tu i ówdzie się rozglądam. No ale no jak nie ma, tak nie ma no. No nie ma, to nie ma, słuchajcie. No ja już odpuszczam sobie ten temat. No już nie będę szukał. No bez przesady. Ostatni jakby odcinku szukaliśmy. Bardzo długo. No i nie ma tego. Ja sobie pozwolę po prostu worek zawiązać. Wrzucić to co mam. Zamknąć kosz. Ewentualnie coś tu pod koszem, no ale też nie. Dobra, kochani, nie ma co. Czemu są dalej wykrzykniki? No. A czy... Ej. Nie powinny być wykrzykniki, jak wszystko zrobiłem. Chyba coś tu się faktycznie zbugowało. No dobra. Słuchajcie. Oddajemy zlecenie. Kończymy tą, że tak powiem, jumpryzę. Zadanie. No nie ma. No nie mam co tu wyrzucić, no. Najgorsze, że nawet mi nie pokazuje, co mam w sumie ze śmieciuszek, no. No nie ma. Dobra. Kochani, klikam zakończ zlecenie. Zobaczymy, czy chłop będzie zadowolony. Uwaga! Zakończamy. Tak jest. Robimy foteczki. Fotografiren. Cyk, cyk, pyk, pyk. Nie no, Boże, widać różnicę, pięknie jest. No patrzcie, jakie jest, jak było. Ja pierdzielę, ślicznie. I w końcu poprawili to, że w dobrej jakości są te zdjęcia teraz. Brawo oni. Super. No, widać, że House Flipper 2 uczą się, uczą się. No teraz to wygląda elegancko. Ukończono. Pan Leon do nas pisze SMS-ka. Co tam, panie Leonie? Prawie jak nowy, no to bardzo się cieszę.
Nie, to ja napisałem, okej. Okay. Leon teraz pisze. Ten dom był całkowicie... No, ten dom był całkiem nowy. Zalało go zaraz po tym, jak się tu wprowadziliśmy. To przykre. Prosiłeś firmę architektoniczną o wyjaśnienie? Powiedzieli, że ich specjaliści sprawdzają, czy dom nie zagraża naturalnemu środowisku. A nie, czy środowisku nie zagraża domowi. A, co za idiotyzm. No ale nowe meble wyglądają nawet lepiej. Następnym razem od razu zgłosimy się do ciebie. O, jak miło, panie Leonie. Miło mi na moim serduszku. Nie ma sprawy. Moja robota. Polecam cię na przyszłość. Okej, okay, zleconko zrobione. Mamy 196 tysięcy. No, można powiedzieć, wow, tu wskoczył, Jezu, tu i tu, i tu, matko bosko. Chciałbym powiedzieć, że jesteśmy bogaci i możemy normalnie żyć. Cóż mamy w Pinakow? Mamy nowe zleconko. Okej. Okay. W Coral Forest mamy znowu przygotowanie planu zdjęciowego. O ja pierdziele, ile tych zleceń się tu porobiło. I mamy nowego mailu. Co? Ponownie się przeprowadzamy. Witaj, drogi synu. O Jezu! Tata? Mama? Witaj, drogi synu. Twoja matka prosi, abym ci przekazał, że ponownie się przeprowadzamy. Brakuje jej bliskości plaży i chce teraz zamieszkać w Sunset Bay. Mam nadzieję, że nie planowałaś odwiedzić nasz Cozy Village. I wiedz, że jestem z ciebie dumny. Słyszałam wiele dobrego o twojej pracy w Pinakow. Oooo! Pozdrów ode mnie, Toma, tatu. Oj, tatuś! Miło mi to słyszeć, tatusiu. Ale fajnie, że coś takiego, to taki smaczek dodali, super. Tu mamy znowu 3 zlecenia. Tu mamy nowe jedno zlecenie. I mamy jedną nową montaż. I jakiś dom jeszcze mamy. A mamy 2 rzeczy, mamy szafkę nocną. Oho. I mamy wannę. A domek, jaki mamy nowy? Nie no, nieposiadany, na sprzedaż. Co nam to wskoczyło? Leśne schronisko. A to co robiliśmy przed chwilą? Wow. Ale ile kasy oni chcą, ja pierdzielę. Okej. Okej. No dobra, bierzemy się za montaż w takim razie. Szafka nocna. Zacznij montaż. Ok. Bierzemy się do pracy, słuchajcie. Zobaczymy, jak tam to pójdzie. Czy pójdzie nam zgrabnie, szybko, tak jak to powinno. No, ciekawe. Uwaga. Czas. Start. Pyk. 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 Ok. Lecimy. Pierw wielka śrubo. To? Gdzie tu są wielkie śruby? Jesus. Halo. No to wygląda jak taka wielka śruba. Oszalałam teraz. O! Jezu, zaskoczyć nie chcę. Co za brzydol. Dobra, wiadomo, za pierwszym razem pewnie się nie uda, ale zaskoczyć nie chciało. To mnie martwi. No dobra, zobaczymy, jak będzie później. Pyk. Idealnie. Bardzo się cieszę. Teraz co my tu mamy? Kołeczki. Cyk, 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 cyk. I wkładamy. I tu znowu będzie to samo. A nie. Pierw... Okej. Okay. Pyk. I teraz jest montaż. Dobra. Duża śruba. Cyk, 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 cyk. I kręcimy. Dobra. Idealnie. Kurde, jak mnie chwalą tutaj. No nie, na pierwszy raz. Ty, czekajcie. Kołeczek. Kołeczek. Młoteczek.
I młoteczek. Ok, to zaraz mamy cyk i cyk. I lecimy z drugiej strony. O! A kamera współpracuje ze mną. I pyk! I pyk, dobra. Cyk i cyk. I teraz tutaj musimy zrobić revolutions. Cyk, cyk, cyk i cyk. No i przykręcamy w takim razie. Znaczy, mam wrażenie, że w realu nawet montaż takiej szafki nocnej nie jest wcale, a wcale trudny, nie? Ja w sumie nie pamiętam, jak ja montowałam moją szafkę nocną, czy jakoś mi tutaj jakoś specjalnie dużo czasu zajęło. Chyba nie. O! Dobra, teraz to musimy przykręcić, żeby wszystko dobrze wlazło. U mnie chyba było podobnie, też tak się właśnie przykręcało. I z drugiej strony cyk. No dobra. A, tam pewnie będziemy robić szufladki. Okej. Okay. Prowadnica jedna, prowadnica druga. Cyk. I zaraz śrubeczki. I zaraz przykręćmy, żeby już było z głowy. Chociaż chyba powinno się pierw przykręcić górne, a potem dolne, mi się wydaje. No ale to jest gra komputerowa. Już nie przesadzajmy. A tu jest tylko jedna. Okej. Okay. No to nie wiem, czy to jakieś miało znaczenie w takim razie. Tak w realu, czy to miało jakieś znaczenie, czy zrobimy to najpierw tak, czy tak. Tak mi się wydaje, że o tak powinniśmy zrobić. Teraz tą górną i teraz tą dolną. O, tak to widzę. Pięknie. Dobra. Półeczka jest. Lecimy z kolejną. Z kolejnymi częściami, słuchajcie. Dobra. Let's go. Cyk, 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 cyk. I teraz kołeczki. I bum! Idealnie. Cyk, cyk. Kolejny. I jeszcze jeden. Op. Ok. Tu robimy to samo, czyli też kołeczki, 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 kołeczki. No dobra, przywalmy od razu. Oj, oj. Gubię się, halo. Jeszcze raz. O. Jezus Mario. Ta myszka się tu gubi teraz. O. Jezus, co jest? No obróćmy sobie może kamerę. O, no właśnie, ty Areczku, zamiast sobie ułatwić, to ty sobie utrudniasz to życie. Dobra. Teraz. Pyk. Pyk. Przykręćmy to. Aby troszkę. Dobra, lecimy tu. I tu tak samo. Cyk. Halo. Cyk i cyk. I też przykręcimy. No chyba nie wyrobimy się w czasie, że powtórzymy jeszcze raz. Dla mnie to tam... Czekajcie. O, pyk. Pyk. Dobra. Musimy teraz podokręcać. No ma to sens. Ma to sens i logikę, słuchajcie, to co robię. O. O. Pyk. Trzeba będzie prowadnicę jeszcze zamontować. O, właśnie, tak sobie myślałam, że teraz czas na prowadnicę. Śruby. Halo? O, cyk, idealnie. Nie wiem, ile tam było, czy 5 minut 30, ale no chyba i tak się nie wyrobimy. A jak się wyrobimy, to będę w szoku. Pyk. I pyk. A, to jest ten, tutaj. O. I teraz trzeba cyk i cyk. Pięknie! Ej, no jestem z ciebie zadowolona, słuchajcie, jak idzie mi to zgrabnie i szybko. No właśnie, nie skończyliśmy. O. O, widzicie? Niewiele brakowało, niewiele brakowało, więc powtarzamy to. Jecie raz, słuchajcie. Ja się nie poddaję. Ja się nie poddaję. Nigdy. Znaczy, nigdy, no tak. Wiecie, staram się... Wiecie, nie poddaję. Staram się, słuchajcie, nie poddawać. Podejmiemy się tego zadania jeszcze raz, żeby zrobić to wszystko elegancko. Dobra, ale myślę, że zaczniemy tak. Chociaż w sumie, właśnie, może zaczniemy sobie od tych elementów. Dobra, 3, 4, cyk. Bo w sumie nie wiem, czy do końca. Znaczy, wydaje mi się, że to chyba nie ma jakiegoś większego znaczenia, od czego zaczniemy. Pyk. Ale wiecie, tak sobie zrobię już szufladkę. I będę miał ją z głowy. Pyk. Dobra.
O nie. Nie ogarniam tą kamerę, kiedy ona jest w takiej wersji. Kiedy jadę do końca, widzę, co się tu dzieje. Patrzę tylko, żeby się na zielono świeciło, tak szczerze mówiąc, słuchajcie. Jak się świeci na zielono, to znaczy, że dobrze trafiam. Po prostu. Pyk, pyk. Wow. Lecimy jeszcze tu. Mamy jedno. Mamy drugie. Dobra. Dobra, dokręcamy. Żeby wszystko było, wiecie, stabilne i nie wypadło nam, brońcie, Panie Boże. O! Od dołu, dobra. Jedno. Drugie, dobra. Zaraz, prowadnice. Niech już jest, wiecie, wszystko przygotowane tak naprawdę. Cyk jedno. I cyk drugie. Lecimy z drugą stroną. Kurde, to idzie raz, dwa, cyk, cyk, myk, myk, pyk, pyk. Kurde, sama przyjemność. Dobra, teraz tylko rączka. Bardzo ładna w sumie. No i wystarczy na maksa dokręcić. Dobra, szufladkę mamy zrobioną, lecimy tu. Cyk. Op. Op. I op. I lecimy w takim bądź razie. Tylko teraz, no właśnie, bo ja się zagubiłem. O właśnie, co tam tak... Coś z tym jest nie tak, bo on nie do końca... O, zaskakuje tak, jakbym chciał, no ale jest okej. Masakra z tym kaszlem. Ja nie ukrywam, chcę już dla was nagrać, bo jestem tak stęskniony za nagrywaniem, za spotkaniem z wami, że... No już mam dość, po prostu mam dość. Okej. Okay. I cyk. Druga strona. Ło, to już aż tak oddalić się mogę? No dobra. Że cieszę się, że nagrywam dla was ten materiał i do was gadam, mimo że... No tak jak mówię, no to gardełko jest trochę poharatane dzisiaj. To no cieszę się mega, że po prostu... No, że wyjdzie ten odcinek na światło dzienne, no. Bo mówię, no jestem tak stęskniony za spotkaniami, za live'ami, że to się po prostu w głowie nie mieści, nie? Zresztą na ostatnim live'ie mogliście zauważyć, moją radość i po prostu moją chęć do tego, żeby dla was tutaj działać i... No, po prostu, żeby być na YouTubie, bo sprawia mi to mega frajdę i mega przyjemność. A niestety... Choróbsko dopadło i nie chce się odczepić. No ale mam nadzieję, że ten tydzień to jest już taka tak naprawdę ostatnia prosta do zdrowego gardełka. No bo już ileż można być chory. Pyk. Dobra. Pięknie. Teraz poprzykręcamy. Mamy jedno. Mamy drugie. Mamy trzecie. I mamy czwarte. Tak teraz się zastanawiam, czy jest sens brać się dzisiaj za domek, czy na przykład nie lepiej by było... czy nie lepiej by, słuchajcie, było na przykład dzisiaj zrobić jakieś zlecenie, a na przykład w kolejnym odcinku cały odcinek spędzić nad jednym domkiem, na przykład całe te półtorej godziny, a nawet pociągnąć do 2 godzin i skupić się tylko i wyłącznie nad jednym domkiem. Tak sobie teraz myślę, że w sumie może tak byłoby lepiej. No tylko dzisiaj musiałbym wtedy po prostu wziąć to zlecenie i dzisiaj skończyć. Żeby nie dokończyć się, załóżmy, następnym razem, nie? No zobaczymy. Okej. Okay. Półka jest. I teraz w sumie to muszę włożyć. I powinno być ready. I mamy to! I będą 3 gwiazdki. Pięknie. Pięknie! Nice, nice. Dobra, to było szafka nocna, a jeszcze coś tam było jeszcze dodatkowo, nie? Wanna. Wanna brzmi tak, wiecie, grubo. Także wiecie, że to będzie dużo roboty. No ale dobra, podejmuję się wyzwań. Słuchajcie, ja się wyzwań nie boję. Podejmuję się. Bierzemy wannę.
Mam ją ukończyć w mniej niż 3 minuty? Panie! To wcale nie wygląda dobrze. Let's go. Pierw dziurwę mamy zrobić. Okej. Okay. Cyk. No dobra, przygotujmy to wszystko na tip-top. Cyk. Myślę, ta szufelka by się przydała teraz, wiecie, żeby ten cały syf zgarnąć. A nie, że ten syf leży na ziemi. Potem trzeba i tak to zamieć, nie? No ale jakby po prostu do szufeleczki, to byłoby to na pewno wygodniejsze. Dobra, to mamy zrobione, lecimy tu. Cóż my tu mamy? Od tego w sumie powinniśmy zacząć, na to wychodzi. A skąd ja mogę wiedzieć, jak ja nigdy, słuchajcie, wanny nie montowałam? House Slipper 1 było to coś takiego, jak taki montaż i się robią prysznice, wanny. Ale to w miarę było intuicyjne i w sumie gra nas kierowała w sumie, co mamy robić po kolei. A tutaj widzicie, to jest taki osobny segment, osobny dział, tak jak montaż. No ciekawe w sumie, że to rozdzielili. Bo w House Slipper 1 to wszystko trzeba było robić na bieżąco, nie? W sumie to chyba wydawało się to lepsze. Chociaż nie wiem, w sumie ja na ten moment też nie tego nie narzekam, bo wydaje się być to też całkiem okej. Okay. Tak jak mamy to w grze aktualnie. Cyk, cyk. Normalnie tak się przykręca. Ja nie wiem, jakby jestem totalnym samoukiem w tej rzeczy. Nawet nie wiedziałam, że to na zwykłe się pokręty. Tego bym się nie spodziewał. Myślałam, że wiecie, coś faktycznie takiego jest, nie? Ale koniec na takich nóżkach. Może to nóżki wytrzymują taki ciężar wanienki. No bo wiecie, to nie dość, że ciężar człowieka, no to i ciężar... O Jezu. Pyk. Ja pierdzielę. Tego się tu nie spodziewałam. To jestem teraz zaskoknięty. Cyk. 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 Uszczeleczka. Tu trzeba przykręcić. O. I teraz to wszystko ląduje tu. I teraz to wszystko ląduje tu. A, i teraz zabudowa. Okej, czyli to tak to wygląda. O Jezus Maria. Tak to wygląda. No to tego nie wiedziałam. Okej, okay, tu musimy coś takiego zamontować. No wiadomo, odpływ, żeby był. I tak o. A to jest chyba na górę, nie? Nie wiem w sumie, jak to się nazywa, że jakby w razie... Ej, skończyliśmy to w mniej niż 3 minuty, jako pierwszy raz robiłem. I powiem wam szczerze, ej, to poszło w ogóle całkiem sprawnie. To samo jakieś osiągnięcie. Nawet nie zdążyłem zobaczyć, co to za osiągnięcie mi tu wskoczyło. Złota rączka. Naprawdę kochasz montaż przedmiotów, prawda? Okej. Okay. Ale co to znaczy, że co, że zrobiłem wszystkie? Chyba nie, no bez przesady. Ciekawe. Ale zrobiliśmy i dość, tak jak mówię, no szybko, sprawnie. Nice. Brawo. A zniżka zawsze się przyda. I coś nam wskoczyło oprócz tego? Nie. Okej, okay, słuchajcie. Czyli mamy wszystkie tutaj średnie i proste zrobione, słuchajcie. Co my dzisiaj robimy? Chyba pociśniemy dalej w zlecenia w lesie, bo jestem chętny, żeby pójść, bo w Pinakow mamy faktycznie pokój dla naszego dziecka, ale myślę sobie, że weźmiemy sobie jeszcze jedno zlecenie. Jedno zlecenie, słuchajcie, w lesie. I... przygarnęliśmy zagubioną dziewczynkę. Czekajcie, bo chcę sobie przeczytać. Mam, a cześć. Rewa pisze do nas. Rewa Goals. Cześć. Mam ambitny pomysł na rewę naszego rodzinnego domku letniskowego. Jest w nim teraz tak ciemno i ciasno, ale wierzę, że będziesz w stanie coś z tym zrobić. Chciałabym, żebyś puścił więcej światła do środka. Możesz pozbyć się balkonu na froncie. I tak jest uszkodzone. I jego miejsce wstawić więcej okien. Wnętrze mogłoby być też bardziej przestronne i nowoczesne. Lubię tam jeździć, kiedy potrzebuję chwili ciszy i spokoju. Odkąd moi chłopcy wyrośli, mam cały domek dla siebie. Ale tak sobie myślę, może po tym remoncie uda się przekonać, żeby ktoś do mnie dołączył? Tu się wydaje dużo pracy ogólnie.
Znaczy i dużo pracy, i niedużo pracy, ale okej. Zobaczmy to przygotowanie do planu zdjęciowego. Cześć, jestem studentem filmówki i muszę zrobić krótki film na zaliczenie. Mam już na oku idealną miejscówkę. Zniszczona chatka w głębi lasu, super klimatyczna. Problem w tym, że teraz ten klimat sugeruje jakieś straszne lub nadprzyrodzone wydarzenie. A nie jest to kierunek, który mnie interesuje. Straszna sztamba... Straszna sztampa? Cokolwiek to znaczy, rozumiesz. Nie wiem jeszcze jakie obrać w zamian, ale wierzę, że ona do mnie wróci. Co jednak wiem na pewno, że ta chatka wymaga remontu. Do zrobienia są same proste rzeczy, jak naprawa dziur w ścianie, wyniesienie śmieci, kupno mebli, może machnięcie farbą na świeżo. Ufam twojej ocenie sytuacji. Wow! I ta chatka wcale nie jest jakaś duża. Ej, to może ta chatka byłaby idealna na naszą drugą część naszego spotkania. I przygadaliśmy zagubioną dziewczynkę. Cześć panie Benedykt. Benedykt. Dawno temu mała zagubiona dziewczynka znalazła chatkę na skraju lasu. Nie no, tylko żartuję, nie zwoń do WOWS-u. Po prostu w te wakacje będziemy gościć najlepszą przyjaciółkę naszego syna i myślimy z żoną, że powinniśmy przygotować dom na dwójkę kochanych rozrabiaków. Zaczynając od oddzielnej sypialni dla dorosłych, skoro dzieci są już na tyle duże, aby samodzielnie sypiać samodzielnie. A kiedy przeniesiemy się już na dół, w obu pokojach powinno znaleźć się miejsce na nowe meble do przechowywania rzeczy. Myślimy też o powiększeniu salonu, żeby wszyscy mieli swoje miejsce przy stole. Wymagało to by odbudowania części tarasu, dlatego kontaktuję się ze specjalistą. O, dziękuję, dziękuję. Mam nadzieję, że uda ci się go dopasować go do reszty domu. Taki domek dla księżniczki. O, ja pierdzielę. To nie, tu też jest mega, mega dużo pracy. Więc powiem wam szczerze, ja jestem za tym, żebyśmy może wzięli to. Bo to jest taki zwykły domek i tu można faktycznie tutaj fajne rzeczy porobić. Co wy na to? Bierzemy to nowe zlecenie, co wskoczyło? Przygotowanie planu zdjęciowego. Pan Jaden. Chyba tak się czyta. Jaden. Czyli mamy ci zrobić w chatce zniszczoną chatkę w głębi lasu. No problemu. Przyjmujemy zlecenie, bierzemy się do roboty. I tak sobie zrobimy, że... Zrobiłem sobie to zlecenie. O, budżet 7000, zobaczcie, to faktycznie mało rzeczy mamy do zrobienia. Bo tak jak tu widzimy, tylko 7 koła mamy do zrobienia, więc spokojnie. Za dużo tu nie podziałamy. Idealnie dla naszej drugą część naszego spotkania. Najwyżej materiał będzie krótszy, bo nie ukrywam, że jakbym chciał tamte domy, to pewnie gdzieś mi tam bez godzinkę by zajęło. A no teraz chciałbym gdzieś jakiś taki szybki domek na te pół godzinki na nasze spotkanie i wtedy, tak jak mówię, myślę, że w kolejnym odcinku faktycznie byśmy poszli już w te domy i byśmy jeden dom kupili, wyremontowali i dobrze sprzedali, słuchajcie, o kurde, dziwne, żeśmy się tu znaleźli, chatka faktycznie gdzieś w głębi lasu, chociaż miejsce chyba te same, co? Widzowie, tylko w innym miejscu jest domek. Bo tam był na wprost, a tu jest troszkę inaczej, ale miejscówka jest chyba ta sama dookoła. Trochę słabe to, no ale okej. Ale okej. A co, badyle mam sprzedać? Nie, badyle mam zostawić. Aha! Okej, bo ja nie to miałam włączone. Miałam włączone na kopiowanie i dlatego... Dobra, pomału. Porozglądajmy się. Habazie mam sprzedać, dobra. No to jest logiczne, że to jest do sprzedania. O. Użyj worka na śmieci. Zbierzmy. O Jezu, tu jest dziura w ogóle, tak a propos. O cię pieruna. No faktycznie widać, że zmarnowane to wszystko. No dobra. Jakieś kwiatuszki jeszcze? Coś? Ten tego? Ja znowu będę szukać kuźdę jednej rzeczy teraz. Może coś tu na dole? Nie. O, tu widzę. O, i tu widzę. Dobra. Poszło. Dobra, popsikajmy tutaj, bo jest brudno. Boże, jak to wygląda tutaj. Płanie, złoty, coś ty se wziął za
za chatkę puchatka. Strasznie brzydka. O, tak powinienem to zrobić w sumie. Tak realniej by było. Ale zobaczcie, miałem 7000, zobaczcie, już się obrobiłem trochę. Już mi kasa przyszła. O, się troszkę posprzedawało i widzicie. I nagle kasiurka jest. Gdzie jest jeszcze brud? O Jezus! Zderku sicku, bozycku, kochanie. Co tam się dzieje w środku? Dobrze, że zaczęliśmy, słuchajcie, od zewnątrz. Tu. He? No więc gdzieś brudne coś, gdzie ja nie widzę. Pieruna złotego, no. O, chyba jest okej. No dobra, i co mamy tu zbudować, niech mi ktoś powie. Tamtą dziurę, no w sumie logiczne, ale no. No właśnie, tak coś. O kurczę. No chyba o to chodziło. No właśnie, chyba tak wystarczyło, bo ja tak chyba przesadziłem za bardzo. O! Bo ja tam aż od, po sam dół. A wystarczyło tak o. O! Nice! Dobra. Co tu jeszcze jest za plama? Jednak jest tu gdzieś plama jeszcze. Musiał fotele podsuwać pewnie. Jezus! Tu coś? Cyntegos? No masz, ja to muszę mieć dzisiaj jakiegoś pecha. Tam nie mogłem znaleźć, co tam był za śmieciuszek. Teraz tu jest gdzieś brudno. Lecz jeszcze nie wiadomo gdzie. Poważnie nie wiem, gdzie tu jest brudno. Widzicie gdzieś? Nie no, to okna na pewno nie, bo to okna są inaczej, ale... Kurde, no wszystko tu już umyłem. Co? I ktoś musi mieć pecha, nie? No, wyszło oczywiście na mnie. Bo nie ma tu nic. Okej, okay, wykańczenie powierzchni i jakbyście chcieli na ten kolorek tej sosny, dobra. O, cyk, cyk. I cyk. Dobra, i sprzedaj. Okej. Okay. Dalej nie wiem, co tu jest brudne. I zaczynam mi to już wkurzać. Nie wiem, ten fotel jest to brudny, czy co? Totalnie nie wiem teraz. Czuję się zgubiony. A tu dziwnie wygląda. Tu coś? Nie, no nie. Nie gadaj, że to teraz o to tu chodzi. Przynajmniej nie do końca to dobrze zrobiłem. What? Nie, to jednak nie rozumiem. To o to tu chodziło, czy nie?
tu chodzi? Uderz. Nie wiem, czy o to chodziło teraz? Że tego nie powinienem stawiać? Słuchajcie, ktoś musi być tą lamą, nie? To, że przypadło na mnie, no to niestety. Jezu, ja aż tak daleko to pociągnąłem? Kto to by wymyślił? Jak ja mam się tam dostać teraz do tego? A żeś kurde Arek wymyślił? O, 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 o. Please! No nie dostanę się do tego, nie ma opcji. No dobra, a to u góry teraz coś zlikwiduje, czy nie? Czy jestem lamą? Ja pierdzielę. O, szaleja! O, szaleja, ja wam mówię. Jedno czepnąłem. A miało być to takie proste. Ja nawet bym tu bym powyburzał, no tylko że nie mogę. Wyłóżmy to, co żeśmy tu stawili. Really? Gro, czemu ty mi to robisz? No. O, i tak miało być od samego początku. Jeszcze coś jest brudne, ja dalej nie wiem co. Ja się tu wykończę. Ja muszę kupić jeszcze raz. No. Wypuść to, Andrzej. Nie wiem jak, zrób to. Nie da się położyć w tej grze. Nic zrobić. To jest tak, tak, żebym to zrobił, żebym to zdupczył. No ale dobra. Lama musi być. Na moje to tu jest zrobione. Idziemy dalej. Wow! Jest! Odbieramy! Hey! Jaden here. Jaden. I finally know what my movie's gonna be about. O czym będzie twój film? I couldn't wait to tell you. Just listen. Słucham. It's going to be a silent piece honoring the simple life. Imagine. Long, static shots capturing the most mundane activities. Nobody would expect it from a movie set in a forest cabin. Am I right? So your crucial task is making it look inhabited. Okay. The last time I was there, only a ghost would consider moving in. And that was like no years ago. No właśnie tak teraz wspomniałeś o tym duchu? No. That's not what I meant. No właśnie. The movie is about a person who is very much alive. I told you, I don't want anything super... Or maybe... What if they are a ghost, but they don't know it, and live like a regular person, and them being a ghost is revealed at the very end? You know what? You may be onto something. I'm going to work it into the script right away. Thank you for the inspiration.
No problemo, no problemo. Czyli mamy zrobić tak, że ten dom wygląda, jakbyśmy tu mieszkali 20 lat. Ale ja poproszę światło. Mamy światło w tym domu? Jeszcze w takiej starej wersji. Takie wiecie, na pstryk, pstryk. Okej. Dobra, zwierzmy pierw śmieci. A może, nie wiem, pierw może sprzedajmy. Tu wszystko idzie na... Idzie na sprzedaż, chciałbym powiedzieć na sell. O, jednak może nie wszystko. Telewizor też? Nie ma sprawy. O, to zdechnięty kwiatek też mogło być pójść na sprzedaż. Świeczuszka nie. Co jeszcze? Płaszczyk, nie wiadomo kogo. Okej, okay, idziemy tu. To było takie. O Jezu. O Boże, a co tu jest? To jest piwnica tutaj jeszcze? Dobra, sprzątnijmy śmieci. Oj. Wrócimy na razie tu, potem poszukamy kubła na śmieci. Gdzie on tutaj ma? On ma tu jeszcze piwnicę? Ja pierdzielę. Co za chłop się urządził? Skąd ten domek tu wytrzasnął? Tu jest jeszcze śmieciuszek. Proszę bardzo. Dobra. Pierw ja bym chciał okno ubić, bo ja nie mogę na to patrzeć. Jaka jest różnica? Ja pierdzielę. Oczywiście tego okien się nie da otworzyć. Boże. Mieć okno, słuchajcie, w lesie i nie móc je otworzyć. Masakra. O, całą jedną stronę. Na pomału, pomału. O, tu też musimy umyć lustro. Pewnie, że tak. Lustro. Okno. Nie lustro, Arek. Okno, okno. Co masz w tej szkatułce? Nic. Zrób jakieś księciunio? Księciunio tutaj jest? Zaraz tu. O. Podłogę umyjmy. Na kolanach. Jak zwykle. Ale wiecie, to jest porządna robota. Myje porządna firma. My się żadnej pracy nie boimy. O, chociaż wątpię, że Bob budowniczy sprzątał na kolanach. Przecież miał od tego jakąś panienkę do sprzątania, słuchajcie. No, niestety, no nie mamy tak dobrze, żeby mieć jakąś panienkę, która nam tu wysprząta. Musimy sami sprzątnąć. Po butach, błotach. Chociaż w sumie to takie adekwatne, nie? Wiecie, to w lesie mieszkamy, nie? Ale no mimo wszystko, no, trzeba dbać tu. O wszystko, a nie tak śmieciuchy zostawić wszędzie. O. Dobra, okno, kolejne. Jest, bądź. Hit, jaka jest, słuchajcie, różnica czasami, jak się patrzy na to, jak okno jest brudne, a jak okno doprowadzimy, wiecie, do takiego stanu naprawdę konkretnego, nie? Dobra, tutaj jeszcze. Tu jest kolejne okno. Proszę bardzo. Cyk, cyk, cyk. I zaliczone pięknie. I jeszcze tutaj. I kolejne okno. Jeszcze gdzieś są plamki? Tu widzę, że są plamki. Masz punkt ulepszenia w kategorii mycie. Nice. Tu i tu widziałem jeszcze syf. Okej. No tak, budować musimy. Tylko mnie zastanawia właśnie fakt, czy tu jest dojście do tej piwnicy? Jest, faktycznie. Ocie pieruna złotego. No dobra. Czyli mamy tu roboty, a roboty. A więc, budowanie. Okej, i teraz tutaj. Ale idzie to cyk, cyk, fyk, fyk. O, pięknie. I zaraz tutaj, o, podłogę dokończymy. Proszę bardzo. Cyk. W takim kolorze i w drugim kolorze.
Naturalny drewno. Proszę bardzo. To jest na podłogę. Okej, odłóż. I tu. Na ścianę. Pięknie. I obydwa nas sprzedasz. I wiecie co? Zanim byśmy tu zaczęli coś kupować, jestem za tym, żebyśmy poszli teraz do łazienki. Żebyśmy się w łazience zajęli. Porządkami. I... Okej. Okay. Pasy sobie zostawiamy, rozumiem. Czekajcie. Śmieci. Okej. Okay. I tu. Dobra. I teraz posprzątajmy tu troszkę. No nie mówcie mi, że wanna jest, właśnie chciałam mówić, że wanna jest czysta. Bo wannę tak szybko można ufajdać. Ja pamiętam, jak z rodzicami mieszkałem, to ja mówię, Boże! Nie, tragedia, jeśli chodzi o wanienkę. Ona się tak szybko brudzi, to się w głowie po prostu nie mieści, nie? Kibelek czyściutki, tyle dobrego, słuchajcie. Że nam kibla nie każą czyścić. Chociaż piorun to wie, co będzie w późniejszym etapie gry. Okej. Okay. A, i to tyle, tu nic nie zmieniamy. No dobra. No dobra, to zróbmy w takim razie tutaj wszystko, co chcą. Czyli teraz tak. Mamy łóżko w ogóle tutaj zrobić. Czyli to jest taka a la kawalerka. Może właśnie przy piecyku, jakby mi było zimko. Albo z tej strony. W sumie nie wiem, jak ja bym wolał. Czy tak? Chociaż właśnie może tak. Dobra, może być. Biureczko. A pewnie, że się przyda. Przyda się biureczko. A czy nad biureczkiem? Nie, nic nie ma być. Myślałam, że coś mam postawić, ale nie. Okej. Okay. Cyk. Teraz mamy fotel. O, fotelik to by się przydał tutaj. O. No chyba nie tu, co? Tu chyba damy fotel. O. Stoliczku. Stoliczku nakryj się, proszę bardzo. I tu trzy krzesełka do stoliczka. No problema. Patrzcie, jak to idzie. Cyk, cyk. Jedno. Zrobimy też tak, wiecie, żeby to było wyglądało, jakby było już używane. Czyli tak po prostu niezbyt prosto. O. Trzy krzesełka są. To jest w ogóle jedno krzesełko dodatkowe. I to jedno krzesełko w sumie może... O, to nie dodatkowe. To jest krzesełko do tego biureczka. Teraz mam pomysł. Zróbmy to biurko w skos. O. Gee, ej, dobrze to wygląda. No i nowego kwiatuszka dajmy tu. No i mimo wszystko dalej mi tu coś brakuje, nie? No bo... No siłą rzeczy, no. Chlebka masz? Nawet chlebka nie masz. O, ty biedaku, ty. Ale no czekajcie, coś bym tutaj postawił. Na przykład... jakąś doniczkę nie mini w kolorze takim brudnym, o i tu bym postawił niewielkiego krokusa żółtego, proszę bardzo, o już lepiej to wygląda, na parapecie również jakieś kwiatuszki, ja uwielbiam dawać kwiaty w ogóle w grach, czy to w Simsach, czy w House Slipperze, no ja lubię, naprawdę lubię i nie wiem, jakoś tak lubię je wszędzie gdzieś dodawać. Okej, bo to jest tak. Czy to jest bardziej na zewnątrz? Tutaj. I dajmy też takim kolorze, o. Chociaż może właśnie wyróżniającym się bardziej, takim jaśniejszym, o. Coś takiego. Dajmy takie dwa kwiatki. O. I na przykład, jak to były krokusy, to w sumie też mogą być krokusy, tyle że... Albo tu sosza, o. Wow. I tu takiego. O, spoko to wygląda. Nie lepiej? Nie przytulniej? Chociaż no właśnie, muszę patrzeć na kasę, bo nie mam jej zbyt wiele. Ale coś jeszcze bym dał. Na razie mi to tak smutno to wygląda. Może jako... salon poproszę, jakieś rzeczy do, a la salonu. Banana, lody, no może nie aż takie rzeczy. Przepraszam. Ale nie wyciszyłem się, przepraszam, moja wina teraz.
Dajmy tutaj ten kubek jakiś taki. Tu był taki. Przed chwilą mi się rzucił w oczy. O, coś takiego może sobie dajmy. Proszę bardzo. A tu nie ma gdzie w sumie go dać. Stolik nocny by się przydał. Oj, co się stało? Wyrzuciło mnie na chwilę. Wyczyść filtry i teraz weźmy sobie stoły. Stoliki? Jakieś takie małe. Jest jakiś najtańszy. A, mamy procent. Okej, okay, zniżka z montażu. O, taki zwykły. W sumie ja mam bardzo podobne. Spoko, myślę. Myślisz, że na telewizorek nas nie będzie stać? No chyba nie. No spójrzmy, EGD. Telewizor. O. 208, 230, 240, 300. 200. O! Co też jest droższe w ogóle? Retro jest droższy niż ten? No ale on tu jest duży, nie? Cyk. Ogólnie ten retro by tu super pasował. Może nie różowy, ej. O, taki ala drewniany. O, pięknie. Tylko teraz wiesz jak to ustawić teraz, nie? O. I trochę do telewizora. Mogę go tak delikatnie. Czemu tak tylko. Halo! O, tak go delikatnie przestawić. Z kwiatuszkiem. I tu będzie szkatułeczka na środku. O! I już lepiej to wygląda, słuchajcie. Dajmy sobie taki pilocik. Oj, nie, nie dwa razy. No miałem to zrobić tak, żeby to wyglądało na zamieszkane. No tu, kurde, no muszę coś tu wymyśleć, nie? Słuchajcie, dzisiaj POR jest podobny do telewizora. G. Czytanie. Książka. O, jest taka dupniutka. O. Dajmy sobie taką książkę. Proszę bardzo. Okej. Okay. Tutaj ewentualnie jakąś lampkę byśmy mogli dać stołową. Najtańszą. 45. O. Proszę bardzo. O. Pięknie. No dobra. Widać, że ktoś tu mieszka. Czekajcie. A właśnie, płaszcz dajmy. Moda tu była, nie? Bluza z kapturem. Proszę bardzo. O. Jeszcze by się wycieraczka taka przydała. Ale taka mała. Właśnie tu nie ma chyba takich małych. To jest chyba takie najmniejsze. O, tylko w innym kolorze. Nie, bo to było duże, nie? To właśnie. O. Ja to mogę. Aj, to właśnie! Przecież oni to chyba dodali, nie? Bo tego nie było. Zmień styl, zmiana. O, 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 o. Nice. Kurde, super. Ha! Bellissimo. Czy mogę to skopiować? Duplikuj. O. I tutaj też postawimy. O. Czy mamy w tej grze buty? Klapki mamy. Buty. O.
Mamy! Tu mieszka chłop jakiś, okej. Ma to wyglądać, że ten chłop tu mieszka. Więc w sumie jeden i drugi butek. Okej. I weźmy kapcie. Kapcie. O, tu są. O, jakie słodkie z lisem. Dajmy tu, przy łóżku. Ej, super to wygląda. Podoba mi się. Mega. Moda, nie? To pewnie jest w modzie. Co możemy dać tu? Torbę, ewentualnie plecak możemy dać jakiś taki ciemny. O, niech jest to taki, będzie chłop podróżnik. Proszę bardzo. Dobra, idziemy na dole zobaczyć, co mamy zrobić. Zaraz się okaże, że nam kasy nie starczy. A nie chciałbym, żeby taka sytuacja tu wyszła. Zbierzmy wszystkie najpierw śmieci. O Jezus. Dobra, sprzątniemy za chwilkę. Cóż tu? O Jezus, ile tu śmieciów jest. Jaka dupnięta plama wielka. Wow, a co tam jest za miejscuwa w ogóle? Co tu jest? Nie. Mogę to sprzedać? Czytaj. Człowiek grzejnik. Okej. Po co mu tyle grzejników? To było miejsce schowane dla chłopa, który fascynował się grzejnikami? Układam ci te grzejniki. Czytaj, blask grzejący serce. Okej, ale tu i tak nic tu więcej nie ma. No dobra. Czy nic na dole nie mam robić? Nie wiem, jakaś skrzynka, coś. Tu nie mam pomalować tego? Kopiuj styl. No właśnie. Okej, to nie jest do otwarcia. Myślałam, że to możemy normalnie pootwierać. Znaczy, zastanawiam się, czy tam nie będzie żadnej znajdźki, wiecie, typu cosik. No nie wiem, co tam mogłoby być w środku, no ale. Ta figurka na przykład, nie? Bo tą figurkę możemy szukać w różnych miejscach. Ale chyba nie. Halo? Znaczy, podejrzane to jest w sumie, że zrobili tutaj taką graciarnię. W sumie to niczego. Ja tu liczę na jakiegoś, wiecie, easter egga czy coś takiego, że tu nam, nie wiem... Kurde, wyskoczy jakiś Filip z konopi. Ale no nie. Same skrzyneczki. Nie wiadomo po co. Nie wiadomo też na co. No okej, no szanujemy to, słuchajcie. Słoików a słoików. Sekretne przejście. Podejrzane. No dobra, czekajcie, na dole mamy zrobione wszystko. U góry z tego co widzę to też.
A dalej nie możemy ogólnie zakończyć zadania, zresztą mamy dwie gwiazdki tylko. Wow. No dobra. Gdzie jest śmietnik w tym domu? Tutaj. Proszę. Wejdziemy ten budynek jeszcze dookoła. Umiejętność flipera. Ho. Co mam tu zrobić? Czekajcie, zamknijmy klapkę. Będzie chce się przyjść dookoła tego budynku. Czy tu coś jest? A, widzicie? Tu jest do zrobienia, okej. Okay. I to było pewnie to, no to już wszystko jasne. No dobrze. Kopiuj styl. Poproszę. Wykańczanie powierzchni. Oj. Oj, przepraszam. Aj. Nie duplikuj areczku, tylko kopiuj styl. Postawmy to tu. O. O Jezu, przepraszam za ten kaszel, naprawdę. Mam nadzieję, że nie przeszkadza on wam w dzisiejszym naszym spotkaniu. Bo chyba zrobiliśmy wszystko. Oprócz... A nie, tu się ogarnęło się. Że coś mi tu nie było zaliczone. Pięknie! No to mamy zrobione! Słuchajcie, i wygląda to naprawdę tak, jakbyśmy faktycznie tutaj mieszkali. I telewizorek, i tutaj, i miejsce do posiedzenia, i normalnie tu, o, patrzcie. Cyk, 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 cyk. I siedzicie. Telewizorek sobie odpalacie. Ja mogę telewizor z daleka odpalić! Wow! Pięknie! Tego się nie spodziewałem. Nice. Super. No. I elegancja Francja. No, powiem wam. No, jestem pozytywnie zaskoczony. W sumie ja bym te światełka takie zostawił właśnie. Bo to jest chyba do tego, nie? Przy łóżku. Ja bym to tak zrobił. O. Żebym to światełko... Bo chciałam to światełko zmienić, a teraz stwierdziłem, że jednak to tak bardziej klimatu nadaje. A to się odpala tu i tu? A, widzicie. A to normalnie się odpala tu na miejscu. No i spoko. No i pięknie, widzowie. No to ładnie, ja jestem zadowolony. Z tego, co żeśmy tu zrobili, szczerze mówiąc. Jeszcze co bym chciał, to bym chciał duplikować to światełko tu. Łączenie przewodów usuń z grupy i połącz to. No dobra, no niech tak jest wtedy, że się zapalają tamte światła również. No i pięknie, siadamy na kanapie. Leci, telewizorek włączony. Cieplutko, milusia. Kurde. Robota wykonana, pięknie, naprawdę pięknie. No i jestem zadowolony. I zrobił się, że faktycznie tutaj jest tak żywo. Dodałem trochę rzeczy od siebie i naprawdę wygląda to zdecydowanie, zdecydowanie, słuchajcie, lepiej. Dobra, zatwierdzamy ten domek. No. Troszkę może bym jeszcze drzwi zmienił, no ale nie było w zadaniach, nie było w zleceniach, więc nie ma co, nie będę jakby robił aż nadto i tak zrobiłem nadto, żeby to miało swój vibe, ładny klimat i żeby wszystko pięknie wyglądało. Słuchajcie, zakończamy zleconko, zrobiliśmy wszystko, co do nas należy. Proszę bardzo, fotografii Ren, mnie się już herbatka skończyła, nie mam co chluć. Więc to chyba czas kończyć jumpreza. O, półtorej godziny ponad. Pięknie. Tak sobie właśnie to dzisiaj planowałam. Chociaż tu nie dodałam ręcznika, nie papieru toaletowego. No, ale może sobie chłop sam doda. Sam sobie kupi, no. Zapomniałam. Pięknie. I trzy gwiazdeczki. Co tam, Jaden? Diabeł tkwi w szczegółach, co? Arek, co? Wpadłem na tytuł mojego krótkiego filmu. Okej. Okay. Mi jakoś twojej pracy. Dziękuję, brzmi nieźle. No właśnie nie wiem, czy to... Znaczy, okej, diabeł tkwi w szczegółach. Chodzi, że bardzo szczegółowo zrobiłem. Kurde, starałem się. Nawet lepiej niż nieźle. Mam nadzieję, że scenariusz będzie równie dobry. A ja poproszę jak rezultaty, jak już będzie zrobiony, okej? Okay? No, ja myślę.
No dobrze, kochani. Zobaczymy, czy coś nam się tutaj podziało. Czy jakieś nowe zleconka, jakieś nowe zadanka, coś nowego wskoczyło na rejony. Słuchajcie, łopanie złoty, kochani. Toż tu zadań będzie co niemiara. Kolejne dwa. Toż siok. Toż my tej gry nigdy nie skończymy, słuchajcie. O Jesus, o Jesus. Odnowienie elewacji, pan Ian Fusco. Witam, panie Percy. Od kilkudziesięciu lat mieszkam z rodziną w lesie Coral Road. Zauważyłem, że w ostatnich latach w okolicy buduje się coraz więcej tych nowoczesnych domów. Nie chcę, żeby w porównaniu z nimi mój dom wyglądał na stary. Czy mógłby pan jakoś unowocześnić elewację, żeby nie kuła tak wszystkich w oczy? Tak samo salon. Ktoś z zewnątrz mógłby go zobaczyć przez wysokie okna. Dzięki. Potrzebny jest też mi garaż. Pozdrawiam, Ian Fuso. O kurde, tu też będzie wciul dużo roboty. Oj, nie żeby coś, nie jest to wcale takie złe to mieszkanko. Ale chciałbym sobie unowocześnić. Okej, szanujemy to. Dokończenie przebudowy. O, cieheca. Szanowny panie Percy, piszę w imieniu firmy architektonicznej Acenzo. Zrealizowaliśmy pomyślnie wiele projektów w Pinakowie. Niestety podczas domykania ostatniego z nich napotkaliśmy się parę problemów. Nasz klient zażyczył sobie kilku zmian w oryginalnym projekcie domu, który nasz zespół z zapałem wprowadził. Jednakże zatrudniony przez nas podwykonawca nie wywiązał się ze swoich obowiązków, przez co dom ma niewykończone wnętrze. I w efekcie błędów w zamówieniu framugi drzwiowe zostały przewidzianych zamiast przewidzianych w projekcie okien. O kurde. Słyszałam o panu wiele pochlebnych opinii, dlatego zdecydowałam się powierzyć panu dokończenie tej przebudowy. Mam nadzieję, że jakość pańskiej pracy rzeczywiście dorównuje standardom Acenzo. Z poważaniem Gladys Thorn, dyrektor regionalny Acenzo w Pinakow. Jezu, brzmi to grubo. O wow, ale chata ładna. O kurwa, ile roboty. Tu będzie co robić. Tu będzie ewidentnie co robić. No. Nice, super. Ale nie spodziewałam się, że wskoczą kolejne zleconka, ale mega fajnie. Ulepszenia, no właśnie, my cię możemy ulepszyć. No i bierzemy, no to jest jedyny punkcik. Tego nie chcę, bo słuchajcie, wolałbym tak zwany freestyle w malowaniu, wolałbym sobie jednak ją wszystko zaznaczać, więc tego ulepszać sobie nie będę. Ale właśnie, umiejętności flipera i mamy dwa. Albo atleta, czyli bieganie i trzymanie przyjętego w rękach nie będzie już dla ciebie problemem. Albo więcej światła. Powiem wam szczerze, że ja rzadko korzystam z tej latarki, więc ja chyba wezmę z tego atletę. Wtedy bieganie i trzymanie przedmiotu w rękach nie będzie już dla ciebie problemem. Dobra. W montażu mamy coś nowego. Kaloryfer i prysznicen, ale słuchajcie, to już nie dzisiaj. No i mamy nowy dom. Obstawiam, że to jest dom ten, który robiłem. Oczywiście, że tak. Chatka w głębi lasu. Również. Czyli tu są te domki, które już przerabialiśmy, których już coś tam robiliśmy. Szczerze mówiąc, na początku może kupimy jakiś taki z najtańszych, zobaczymy jak to wygląda, jak to funkcjonuje, urządzimy po swojemu, tak jakbyśmy chcieli i zobaczymy za ile sprzedamy, zobaczymy, tym się pobawimy, myślę, że już w przyszłym tygodniu, myślę, że zrobimy sobie montaż, żeby zaliczyć i wtedy właśnie wciśniemy i kupimy jakiś domek, kochani, kurczę. Ale nam dziś pięknie to poszło. Jestem zadowolony z efektów. Naprawdę. Jestem, no, przeszczęśliwy dzisiaj, że tyle rzeczy żeśmy zrobili, że naprawdę mega, mega fajnie. Ja was, słuchajcie, zapraszam w tym momencie do mojego ogródeczka. O! Usiądziemy sobie z widokiem na ogródek. Ja z tego miejsca będę się już z wami żegnał. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, pamiętajcie o tym symbolicznym kciuku w górce. I tak jak mówię, wracam do spotkań, wracam do nagrywania, wracam do publikowania filmów i do streamów, więc dzieje się, mam nadzieję, że już się będzie działo i że moje zdrówko no będzie już zdecydowanie, zdecydowanie lepsze. Więc co? Cóż, kochani, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, jeśli chodzi o House Flipper 2 już za tydzień na moim kanale. A jeśli chodzi o kolejne spotkania, to już dzisiaj wieczorkiem live'ik, jeśli oglądacie to oczywiście w dniu produkcji. I w czwartek, piątek, sobota, niedziela będzie się działo. Więc słuchajcie, do zobaczenia na kanale, do zobaczenia w House Flipper 2. Ja się bawiłem zajebiście, mam nadzieję, że wy również dajcie znać w komentarzu, jak dzisiejszy odcinek wam się spodobał. No i co? Do zobaczenia, do kolejnych spotkań. Cześć, papa. Do zobaczenia. Cześć, cześć.